Hejka kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie na tym kanale. Dzisiaj mamy, słuchajcie, niedzielę i jest w ogóle wcześniej jak na to, że ja jestem już ogarnięta, wyszykowana do wyjścia, a mamy niedzielę. Ale dzisiaj umówiłam się na kolejny makijaż, w sensie umówiłam się, zostałam zaproszona. I w ogóle to jest bardzo fajna sytuacja, bo przed wyjazdem na Bali ja umówiłam się, w zasadzie mama umówiła mnie na robienie brwi, tą taką laminację z farbką i tak dalej. No i mama mnie umówiła właśnie do dziewczyny i w ogóle mega mi się fajnie gadało z tą dziewczyną, była bardzo pozytywna i tak dalej. I powiedziała, że jak wrócę z wyjazdu, to ona chętnie mnie zaprosi na makijaż. No i właśnie teraz jestem z nią umówiona i jedziemy. W sumie wyszło tak dość spontanicznie, bo napisała do mnie chyba dopiero w tym tygodniu. No a ja wyjeżdżam w środę, więc tak naprawdę to ten weekend to był jedyny możliwy termin, kiedy by się mogły się umówić jeszcze przed świętami na świąteczno-sylwestrowy makijaż. Także ja się właśnie zbieram, muszę jeszcze podjechać w jedno miejsce. No i widzimy się już na makijażu. Zobaczę, może tym razem uda mi się coś ponagrywać, bo ostatnio wtedy jak byłam, to było szkolenie. A tym razem po prostu jesteśmy umówione na makijaż, żeby zrobić ładne fotki i tak dalej, także może tym razem uda mi się ponagrywać, a ja już jadę, wychodzę, także zabieram Bels ze sobą. Zobaczcie kochani, jakie niebo piękne. Wróciłam z makijażu, jestem na spacerku z Luną i no mega, przepięknie jest. Czy wy to widzicie? Jeszcze księżyc, jak pięknie, patrzcie. No wow. Niesamowicie. Już się robi co prawda ciemno, dlatego wychodzę z lasu, żeby tutaj nie siedzieć po ciemku, nie kusić jakichś zwierząt. Ale niesamowite jest to niebo. Kurde, jak się trafiło. Okej, kochani, jestem, wróciłam już do domu ze spaceru, odpoczęłam chwilkę i teraz w końcu się do was odzywam. Słuchajcie, tak się prezentuję w gotowym makijażu. Jest to makijaż sylwestrowy. Na początku zrobiliśmy taki bardziej świąteczny, z czerwonymi ustami, a później właśnie przeszłyśmy do tego sylwestrowego. Oprócz tego mam jeszcze tak pięknie zakręcone włosy, bardzo mi się podobają. Ja w ogóle bardzo się lubię w zakręconych włosach, muszę robić je takie częściej. I słuchajcie, jeśli chodzi o makijaż, to podoba mi się nawet bardziej niż ten, na którym ostatnio byłam, bo mam wrażenie, że ten po prostu bardziej do mnie pasuje, jest mocniejszy, wiadomo, nie jest to makijaż na co dzień, na pewno bym w takim na co dzień nie wychodziła, mam też przyklejone rzęsy, mam mocne oko z błyskiem, mocną kreskę, ale jeśli chodzi o makijaż ten, a tamten, to ten mi się podoba właśnie bardziej do mojej karnacji, bardziej do moich rysów i tak dalej, także mega mi się podoba i właśnie fajnie, bo dzisiaj muszę jeszcze nakręcić kampanię reklamową, taką świąteczną, więc też bardzo fajnie będę miała tematyczny makijaż do tego. No i jeśli chodzi tym razem, jak to wyglądało, to zupełnie inaczej, ale wiadomo, to też nie było szkolenie, tylko ja tym razem poszłam do dziewczyny, do której, z którą już się kiedyś widziałam, z racji, że byłam u niej na brwiach i też właśnie zupełnie inaczej to wyglądało. My sobie na luzie siedziałyśmy, gadałyśmy, właśnie w trakcie robiłyśmy ten makijaż, więc w ogóle, no jakoś tak przyjemniej po prostu mi ten czas mijał. Byłam u niej łącznie chyba 4 godziny, więc to bardzo długo, ale serio, minęło mi to jakoś bardzo szybko, o dziwo. Dajcie znać, co sądzicie o tym makijażu. Wszyscy w mojej rodzinie powiedzieli, że bardzo ładny, że mi pasuje, że wiadomo, że nie na co dzień, ale że jest mocny, ale też taki, wiecie, że bez przegięcia, że właśnie na imprezę czy coś w tym stylu to pasuje i ja też uważam, że mi pasuje. Także bardzo serdecznie zapraszam właśnie do Natalii z racji, że takie piękne makijaże możecie zrobić na śluby, na studniówki, na sylwestra, na jakieś różne imprezy, także zapraszam bardzo serdecznie. A teraz słuchajcie, otworzymy sobie kalendarze adwentowe. Mieliśmy znowu opóźnienie jednego vlogmasa, ale wiem, że wy mi wybaczycie i że nie jesteście źli. I dzisiaj otwieramy 15, 16 i 17 okienko. Nie chcę dawać wam takiego szajsu. Wiecie, ja nie chcę, żeby te vlogmasy opierały się tylko na otwieraniu kalendarzy i trochę sobie do was pogadam. Ja serio chcę robić fajne rzeczy na tych vlogmasach, dlatego ja staram się wrzucać je wtedy, kiedy po prostu jestem z nich naprawdę zadowolona, kiedy mam fajne materiały, kiedy dzięki mnie będziecie mogli troszkę poczuć ten świąteczny klimat, a nie kiedy po prostu to są taki zwykły vlog. Czy ja zjadłam czekoladkę i wam nie pokazałam, co to było? Tak, zamyśliłam się. No i właśnie, kontynuując, jakby ja chcę naprawdę te fajne vlogi robić i tak już się staram. Staram się na każdym vlogu coś wam fajnego pokazywać. To już nie jest tak, że pokazuję wam po prostu cały mój dzień, jak to jest na daily vlogach, bo takie vlogi robię po prostu przez cały rok. A teraz na tych grudniowych naprawdę staram się jeździć do galerii, pokazywać wam jakieś świąteczne ozdoby, dekoracje i tak dalej. Bałwan. I przez to czasem się zdarzyłem opóźnienia tych vlogmasów, za co was przepraszam, ale ja, jak wiecie, robię wszystko sama, wszystko nagrywam, montuję i tak dalej, więc jakby to zabiera dużo czasu. Ja po prostu bym musiała wydłużyć dobę, gdybym chciała naprawdę te vlogmasy robić na takim mega fajnym poziomie i w ogóle tym bardziej, że
Ja się ostatnio tak męczyłam z tym poprzednim vlogmasem, z vlogmasem 7, odcinkiem poprzednim, gdzie kupowaliśmy prezenty świąteczne. Naprawdę fest się męczyłam z montażem, mój komputer totalnie odmówił posłuszeństwa. Ja chyba naprawdę będę musiała zainwestować w nowy, bo ja cały czas tak gadam o tym, że potrzebuję nowego, no ale tego nowego nie mam, mój tata tylko cały czas go naprawia, a chyba naprawdę czas na zmianę. Okej, tutaj znowu mamy ten Made Cocoa i Coconut, ona już była. Numer 16. Lemongrass, citrus i ginger. To już też było. I ostatnie, czyli 17 okienko. Holiday Boost. Nie pamiętam, czy to było, ale na pewno był jakiś inny boost. Ale za to jest kalendarz, który zaskakuje. Także otwieramy. Proszę bardzo, w tym miejscu. Alright, mamy tutaj maskę ratunkową inspirowaną zapachem tego takiego cukierka bajeczny, co smakuje jak Michałek. Pachnie przepięknie, pachnie właśnie tak czekoladowo. No i mamy tutaj maskę po prostu ratunkową do włosów. Bardzo, bardzo fajnie. Ja lubię takie rzeczy, ja lubię w ogóle bardzo testować produkty do włosów, sprawdzać co, po czym, jak moje włosy się zachowują i tak dalej. Bo wiecie, z cerą jest tak, że jak użyjecie jednego produktu, to później możecie mieć problemy przez bardzo długi czas. A z włosami jest tak, jak raz umyjecie włosy czymś kiepskim, to aż tak się nie niszczą, a przynajmniej wiecie, że to nie jest produkt dla was, dlatego ja lubię testować rzeczy na moich włosach. I tutaj mamy jakiś taki baton orzechowy, arachidowy w mlecznej czekoladzie Pierrot. Jadą to na pewno, bo tego typu cukierki z Wedla są zawsze na paznokciach jak chodzę, więc na pewno go jadą i wydaje mi się, że on też smakuje tak bardzo jak Michałek. Okej, i 17. Okej, kolejny produkt do ciała, a nie do włosów. Tutaj również jestem pozytywnie zaskoczona. Idealnie, bo przed wyjazdem będę chciała sobie na pewno, wiecie, spilingować, ogolić całe ciało i tak dalej. W ogóle będzie vlog z przygotowywania się właśnie pod wyjazd, będziemy się pakować i tak dalej, także będzie to załączone w vlogmasie. No i tutaj mamy właśnie peeling do ciała, inspirowany zapachem WW, piękna i gładka skóra. Uuu, nie pachnie jak WW, pachnie jakoś jak alkoholowo, ale całkiem ładnie. Oż kurde, w mordę jeża, tak się prezentuje, taki kolor. Dobra, idę to wytrzeć. I ostatni kalendarz adwentowy, czyli kalendarz z Bourjois. Okej, 15 jest tu. A, w ogóle mam nowe paznokcie, nie pokazywałam wam ich. Zobaczcie, takie świąteczne. Właśnie zaraz z nimi będę nagrywać współpracę, z racji, że są one zrobione lakierami hybrydowymi High Hybrid. Ale najpierw otworzymy sobie do końca kalendarze. Numer 15. Znowu niebieski kolor i znowu eyeliner. To jest dokładnie ten eyeliner, który był w kolorze czarnym. Kredka i eyeliner, dwa w kolorze niebieskim. Moim zdaniem to już tłumaczy. Jedna rzecz niebieska by wystarczyła. Mogli dać jakąś białą. Dobra, 16 okienko. Okej, znowu mamy tutaj tą obkręcającą się maskarę. Okej, maskar nigdy nie za wiele, więc z tego akurat jestem całkiem zadowolona. No ale znowu mamy tą maskarę, która się obkręca. Czy ona... To jest dokładnie ta sama maskara? Ona wygląda dokładnie tak samo, szczoteczkę ma taką samą i w ogóle wszystko, ale ma inne opakowanie, w sensie tamta była chyba taka lekko czerwona, czy coś takiego, miała jakieś elementy różowo-czerwone. Jeżeli wiecie, czy one się czymś różnią, to dajcie znać, bo na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie. I 17 okienko, znowu takie płaskie, malutkie, czyli obstawiam, że to będzie znowu kredka, chociaż daliby konturówkę. Eye pencil. Okej, czyli znowu kredka do oczu. Zdecydowanie bardziej wolę kredki temperowane niż właśnie te takie, co są od razu już jakby natemperowane. Okej, także ponownie podsumowanie łupów, tak by to się wszystko prezentowało. I teraz słuchajcie, zapraszam was jeszcze na segment, który nagrywałam wczoraj, a zaraz, jeżeli wczoraj był dzień dodawania vlogmasów, a nie nagrywania vlogmasów, no to nie wrzucałam go w poprzedniego vlogmasa, tylko wrzucę wam go w tego, z racji, że wczoraj razem z moją mamą robiłyśmy pierniczki, więc zobaczcie, jak nam wyszły i jak to wszystko wyglądało.
kochani, do kampanii reklamowej. Wymyśliłam sobie, że chcę odpakowywać na niej prezent, więc mam tutaj właśnie jedną z rzeczy, która była w przesyłce od Hey Hybrid, czyli lampę, dzięki której możecie sobie robić właśnie domowe paznokcie w domu, w zaciszu domowym. No i mam tutaj papier świąteczny i zapakuję to w papier świąteczny i właśnie na reklamie odegram scenkę taką właśnie, że odpakowuję ten prezent. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Ja dawno w ogóle nie pakowałam prezentów. Ja w ogóle w życiu bardzo rzadko pakowałam prezenty. My raczej stawiamy na torby prezentowe. Ale zobaczymy, czy się do tego nadaje. Także postawię Was na statyw, żebyście mieli lepsze view. No i co? I zobaczymy. Mam nadzieję, że fajnie to wyjdzie. Tak sobie wymyśliłam. Chcę, żeby ta reklama była naprawdę taka bardzo świąteczna. Ja nie do końca wiem w takie rzeczy. W sensie, wiecie, ja bym chciała, żeby były takie ładne przejścia, takie ładne, jakby wiecie, zablurowane niektóre tła i tak dalej. I ja naprawdę się staram, żeby takie rzeczy robić. Nie mogę mówić, że nie mam sprzętu do tego, bo kurde, mam chyba najlepszy tele... Sorry, że was za mnie tak kręcę, ale wkręcam was na statek i przy okazji do was gadam. Nie mogę mówić, że nie mam sprzętu, bo i mam super aparat i mam też, kurde, jeden z lepszych telefonów no, na rynku. Umówmy się, że iPhony mają jedne z, kurde, lepszych aparatów, więc nie mogę mówić, że nie mam do tego sprzętu, ale nie mam do tego umiejętności po prostu, więc staram się i tak jak mogę, także teraz proszę bardzo, pakujemy ten prezencik i jeżeli zobaczycie gdzieś moją tą reklamę, nie wiem kiedy ona wyjdzie, ale jeżeli ją zobaczycie, no zakładam, że jeszcze przed świętami, to napiszcie: Wika, ale super reklama, błagam, będzie to od was oznaka wsparcia. Kładę tutaj paczuchę, teraz bierzemy taśmę, robimy cyk, cyk, podklejamy sobie o tutaj. Tutaj zaginamy ładnie brzegi, wszędzie, hopsa, hopsa, kolejny listek, podklejamy, dobra, i teraz tak, teraz tutaj, tutaj wydaje mi się, że to trzeba do środka, mam nadzieję, że to dobrze robię, jak są to osoby, które znają się na pakowaniu prezentów i uważają, że robię totalnie to fatalnie, to nie komentujcie tego, chciałam powiedzieć, żebyście zostawili jakieś rady, ale nie komentujcie tego po prostu w sposób. Teraz cyk, hop, dobra, i tutaj jeden może nie wystarczyć, więc wezmę jeszcze jeden. Może utnę najpierw ten papier tu. Serio, oficjalnie się przyznaję, nie potrafię pakować prezentów, ale się kiedyś nauczę. Jak będę miała dzieci, to będę musiała ładnie pakować prezenty, żeby były zadowolone, a póki co tutaj jest dobrze. Tutaj jest średnio, tutaj i też jest średnio, a tutaj jest najgorzej. Ale nie przejmujemy się tym, bo to na szczęście nie jest dla nikogo, tylko dla mnie samej, także dla mnie może być brzydko. Dzień dobry, kochani, mamy kolejny dzień, dzisiaj jest poniedziałek i słuchajcie, ja dopiero co wstałam, dzisiaj sobie trochę pospałam, ale cieszę się, bo jestem mega wyspana i w ogóle, czy wy to widzicie? Mega mi się poprawiła cel. Na początku vlogmasów było średnio, później dostałam okres i było jeszcze gorzej, a teraz jestem naprawdę zadowolona, ale wiecie co, wydaje mi się, że to w dużej mierze jest zasługa. Z racji, że jak jeszcze byłam w Warszawie, Oliwka tam, jeżeli oglądaliście jej vlogmasa, wręczyła mi na vlogmasach taki oto krem z Kielsa. Jest to taka maska na noc, taki krem na noc, maska na noc, coś takiego. Nakłada się po prostu taką grubszą warstwę, idzie się w tym spać, on jest dość tłusty. Powiem wam, że zakochałam się. Od kiedy wróciłam z Warszawy, tam chyba dzień później, zaczęłam go używać i używam go praktycznie codziennie, co wieczór. I jestem naprawdę mega zakochana. Oczywiście pewnie nie tylko kwestia tego, ale mimo wszystko moja buzia mega się poprawiła. Jest teraz taka bardzo gładziutka, taka w ogóle, wiecie, no, naprawdę. Dobra, mam nadzieję, że teraz choć trochę zapała ostrość, ale generalnie nazywa się to Ultra Facial Overnight Hydrating Mask with 10.5% Squalane. Chyba tak to się czyta. Tu muszę koniecznie podziękować Oliwce za to, że mi go pokazała, że tego pięknie pachnie, także polecam wam. Ja idę się teraz ogarnąć, umyć zęby, zrobić sobie kawkę i widzimy się troszkę później. W ogóle zobaczcie, jakie ci słońce piękne, wow. Z racji, że moje płatki z Pixie się już skończyły, nie ma tutaj nic totalnie. No i nie kupiłam nowych, bo mam te do przetestowania. Dostałam je w paczce PR-owej, wydaje mi się, że na jakimś evencie już dawno temu, jeszcze chyba przed wakacjami, i chcę przetestować te. Tylko że to są płatki na noc. I powiedzcie mi, czy płatki na noc można stosować na dzień? Bo jak mam w nich spać, no to jest wykluczone, bo one mi spadną od razu z racji, że ja najczęściej
śpię na brzuchu, twarzą w poduszce. W ogóle jakie ładne opakowanie, takie, no bardzo ekskluzywnie to wygląda. One są z Sun New Med. Okej, one są takie, takiego dość brzydkiego koloru, czarno-złote. Okej, ładnie pachną, bardzo, bardzo podobnie do tych z Pixie, naprawdę mega podobnie. Są na pewno dużo większe. No serio, one są jak dwa płatki z Pixie złączone w jeden, także teraz lecę po kawkę. Hejka, kochani, wyszłam na spacer tonką. W ogóle zobaczcie, jaką mam brudną kurtkę od podkładu. Ale wracamy właśnie z lasu, zahaczymy jeszcze o paczkomat, z racji, że tam jest paczka i stwierdziłam, że jak jestem z Loną na spacerze, to przy okazji pójdziemy sobie do tego paczkomatu i w domu wam pokażę, co to jest, z racji, że to jest fajna rzecz do rozwoju. Także pokażę wam, jak wrócę, trochę się cieszę, także nice, lecę, już jestem praktycznie przy paczkomacie. Będziemy wracać i następny plan opowiem wam, jak już będę w domu. Okej, wróciłam już do domu, więc czas wam pokazać, co było w przesyłce. To jest to lampka, taka wiecie, nieduża, taka jak ja mam tego, o, Lightringa, którego swoją drogą w przyszłym roku też będę wymieniać na jakąś lepszą już lampę. No ale chcę mieć też coś takiego na wyjazdy, że jeżeli będę chciała gdzieś ponagrywać w łazience, a będzie okropne światło, to żeby mi to nie przeszkadzało. No i kupiłam właśnie taką lampkę, którą się ładuje, podajże, mam taką nadzieję, że się ładuje i ona później działa. No i mamy właśnie do tego też kabel, także sprawdźmy teraz. Właśnie ona ma też różne tryby. Mamy tutaj zielony. Okej, to jest maksymalna moc światła. No i kurde, jest różnica. No podoba mi się, dobra, ale mamy tutaj kolor zielony i teraz tak. Okej, już mamy żółty, pomarańczowy, taki sunset vibe, czerwony, jak to mama powiedziała, jak w bólu. Jaki ładny róż. O, tutaj jeszcze bardziej różowy. Okej, fiolet. To już jest taki jasny bardzo fiolet, jak widzicie, bardziej już mnie rozjaśnia. Niebieski, taki morski, też bardzo ładny. Zieleń. No dobra, gdzie jest biały? Dobra, kochani, odkryłam, udało się. No i zobaczcie, tak się prezentuje ta lampka. Uwaga, bez tej lampki. I z tą lampką, no pełna profeska. Jej można też zmieniać kolor, można dawać cieplejsze światło. O, proszę bardzo, żeby było takie, wiecie, bardziej klimatyczne. Można właśnie dawać chłodniejsze. No, także ja jestem bardzo zadowolona. A teraz, słuchajcie, jadę do Wrocławia. Z racji, że muszę jeszcze poogarnić takie przedwyjazdowe rzeczy. Muszę upewnić się, czy na pewno wszystko mam na wyjazd, czy niczego nie zabraknie. My się po prostu później, z racji, że wieczorem mamy wigilię studencką i robienie projektu, także zabiorę was na pewno ze sobą. Zobaczcie, kochani, tak się prezentuje sweterek, który dostałam właśnie na naszą wigilię z dziewczynami ze studiów. Jak nie oglądaliście vlogmasa, gdzie ja kupowałam właśnie prezent dla innej dziewczyny, z racji, że w tym roku się losowałyśmy jakby i każda miała budżet 100 zł, żeby kupić drugiej świąteczny sweterek. No i ja właśnie dostałam taki, w ogóle strasznie śmieszna sytuacja. Tak każda z nas otwiera po kolei prezent, no i otwiera jedna dziewczyna, której ja kupowałam sweterek. No i właśnie tam jest ten szaro-biały z takim motywem zimowym. Później otwiera kolejna, inny, ale również szaro-biały. Później otwiera trzecia, kolejny, również szaro-biały, tylko że też inny. Później otwiera kolejna, beżowo-biały, ale z podobnym tym takim właśnie zimowym motywem. No i na koniec sweterek otwieram ja, który wygląda tak. Także no... Ale bardzo mi się podoba, bo właśnie o taki sweterek mi chodziło, także super. No bo wiecie, z takimi sweterkami to jest tak, że ty sama najczęściej sobie nie kupisz takiego sweterka. No bo raczej postawisz już na jakiś taki klasyk, czysty sweter, albo na przykład jakieś paski. No a jednak na święta to zawsze się dostaje takie sweterki. Więc słuchajcie, ja bym się chciała z wami już pożegnać, bo właśnie montuję tego vlogmasa i będę chciała go wam wrzucić. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnym i najprawdopodobniej ostatnim vlogmasem. Nie wiem, czy generalnie ostatnim, ale na pewno ostatnim w Polsce. Z racji, że w następnym vlogmasie będziemy się pakować wspólnie na wakacje, na wyjazd, no a później lecimy. Także czekajcie na kolejnego ostatniego już vlogmasa. A z wami się żegnam, buziaki i pa, pa.